Check, 1, 2, 2. Wyrazisty wizerunek trzeba tworzyć ze strategicznym podejściem, ale jednocześnie dbając i szanując własną autentyczność, to znaczy budując na tym, co jest, na tym, jakie są nasze wartości, do czego dążymy, jakie są nasze cele i czego tak naprawdę chcemy od życia i od kariery muzycznej jako takiej. I żeby stworzyć taki wizerunek, trzeba podejść do tego strategicznie, czyli określić sobie te cele, ale być przede wszystkim konsekwentnym, ponieważ budowanie wizerunku to maraton, a nie jednorazowy strzał. Z drugiej strony być proaktywnym, mieć to jajo, czyli chcieć działać, chcieć pokazywać się ludziom, a nie czekać na to, że zostanie się zauważonym. Z trzeciej strony pamiętać o już wspomnianej autentyczności, czyli budować na tym, co jest, zamiast fabrykować coś, czego nie ma, co będzie znacznie łatwiejsze. I jeżeli już tworzymy ten wizerunek, warto skorzystać z istniejących i stosowanych nie tylko od 50-60 od branży reklamowej, ale od tysięcy lat w historii ludzkości reguł brandingu, z których to systemów polecam dwa. Branding pierwotny, takie 7 zasad stworzonych przez amerykańskiego teoretyka Patricka Hanlona, który zanalizował znane wszystkim systemy religijne, ale też systemy polityczne i wielkich mówców i wielkie postaci z historii ludzkości, sprawdził, w jaki sposób budowały swój wizerunek, w jaki sposób pociągały za sobą tysiące, miliony nawet ludzi i spisał to w formie zasad. Jest to zasady, które z zaskoczeniem stwierdzicie, że są stosowane również przez znanych wam artystów, mniej lub bardziej świadomie, a z drugiej strony bardzo polecam zapoznanie się z tematem archetypów brandingu, czyli budowaniu marki, czyli budowaniu na archetypach, czyli bardzo głębokich, wbudowanych niejako w naszą podświadomość, wzorcach osobowości, zachowań, idei i na nich budować swój wizerunek, ponieważ na nich wizerunek również budują najwięksi artyści, zaczynając od Eda Sheerana, kończąc na bardziej niszowych typu Steve Vai i Jacob Collier. Czyli generalnie przepisy na wizerunek są dwa. Z jednej strony robienie tego konsekwentnie, autentycznie i z jajem, a z drugiej strony korzystanie z wiedzy, która jest dostępna również dzięki internetowi i książką dla każdego. Niekoniecznie trzeba kończyć studia marketingowe i chodzić na warsztaty, choć to akurat polecam. Zdecydowanie najważniejsza jest muzyka, ponieważ muzyka jest esencją wszystkiego, także w marketingu esencją jest produkt. Produkt zły, produkt nie dość dobry, nie dość dostosowany do oczekiwań odbiorców, można sprzedać klientowi tylko raz. Podobnie jest z muzyką. Muzyka jest esencją sztuki, esencją tego wszystkiego, co robimy. Natomiast po co jest PR i dlaczego jest ważne? Po to, żeby dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Niekoniecznie muszą to być setki i miliony. Chodzi chyba bardziej o to nawet, żeby dotrzeć do właściwych ludzi, dla których to wszystko będzie ważne, niekoniecznie będąc na radarze największych szefów wytwórni, ale móc to robić dla tych ludzi i z tego żyć. I to jest cel i to w tym pomaga właśnie PR. Od zadania sobie bardzo ważnych pytań, które zabrzmią może nawet psychoterapeutycznie, ale są również częścią procesu strategicznego. Po pierwsze zapytaniu, jakie są moje wartości, jakie są moje cele, czego oczekuję tak naprawdę od kariery w branży muzycznej i po co stoję na scenie, czy chcę, żeby to było częścią mojego życia i chcę, żebym się z tego utrzymywał, czy utrzymywała. I to jest jakby są bardzo ważne pytania, które są podstawą wszystkiego, bo wtedy można zająć się tym marketingiem, zająć się budowaniem strategii i budowaniem swojej marki. Wtedy można przejść dalej, czyli zająć się tym, co robią wszyscy strategowie, czyli zazwyczaj analizują, kiedy zrobimy tą autoanalizę siebie, analizują konkurencję, czyli podobnie grające zespoły, analizują nasz gatunek muzyczny, to co się w nim dzieje, co to jest ważne, kogo znać, gdzie bywać, jakie ruchy podejmować, jakie się sprawdzają, jakie się nie sprawdzają, a z trzeciej strony i z trzeciej ćwiartce zanalizować sobie tego naszego potencjalnego fana, kim jest, kim może być, komu się już podoba ta muzyka, kto przychodzi na nasze koncerty poza znajomymi i rodziną. I na styku tych czterech rzeczy, czyli autoanalizy, konsumenta, konkurencji i kategorii naszego gatunku, w którym gramy, powinna nam wyjść nasza strategia i punkt wyjścia. Natomiast myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, podobnie jak w marketingu, jest działanie i wyjście z działaniami, zobaczenie, co się sprawdza, co się nie sprawdza, a nie nieskończone teoretyzowanie i tworzenie dokumentów. I do tego też serdecznie zachęcam.